Zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest ten kluczowy element przy tworzeniu realistycznych modeli? Czy jest to dbanie o każdy szczegół w geometrii, a może jej gęstość, albo po prostu to, z jakiego programu 3D korzystamy? No, po trochu tak. Ale przygotuj się, bo teraz pokażę ci element, który w mojej opinii ma największy wpływ na ostateczny odbiór twojego renderu. Zastanówmy się nad tym. Tworzysz model. Pięknie go wymodelowałeś, zrobiłeś super tekstury, idealnie oświetliłeś i jeszcze wrzuciłeś do Photoshopa, żeby nieco poprawić kontrast i dodać parę efektów. Ale dalej tu czegoś brakuje. Dlaczego tak fajnie stworzony i zaprezentowany obiekt nie wygląda do końca realistycznie? Oczywiście odpowiedź na to pytanie różni się w zależności od modelu i u ciebie może brakować nieco innych rzeczy niż u mnie. Ale jest coś, co pomaga praktycznie za każdym razem i nie wymaga od ciebie prawie żadnych dodatkowych nakładów energii ani czasu. Mówię tutaj o niedoskonałościach. Dosłownie każdy przedmiot, jaki znajduje się teraz dookoła ciebie, ma na swojej powierzchni pewnego rodzaju niedoskonałości. Mogą to być odciski palców, plamy powstałe na skutek magazynowania w mokrym miejscu, rdza, czy nawet zwykły kurz zbierający się kolejnymi warstwami na nieużywanych obiektach. Przy robieniu zdjęć w prawdziwym świecie nie zwracamy na to większej uwagi, a nawet często usilnie czyścimy fotografowane przedmioty, aby wyglądały jak najbardziej idealnie, jak to tylko możliwe. Jednak zawsze zostanie jakaś malutka niedoskonałość, jakiś malutki włosek czy odcisk palca, który zdradzi to, że to jest prawdziwe zdjęcie. W świecie 3D musimy radzić sobie z tym problemem od drugiej strony. Wszystko, co tworzymy, jest idealnie czyste od samego początku, więc odpowiednie pobrudzenie tego jest praktycznie wymagane, gdy chcemy zbliżyć się do tego mitycznego efektu fotorealizmu. Ale nie tylko. Okazuje się, że tego typu podejście jest bardzo przydatne nawet w tych bardziej stylizowanych projektach, ale wszystko po kolei. Wiemy już, że te zabrudzenia są fajne i dodają historii do przedmiotu, ale jak je w ogóle dodać, żeby wyglądały przekonująco? Jest to w sumie łatwiejsze niż może się wydawać. Weźmy za przykład taki prosty model świeczki z jednego z moich poradników. Jest on bardzo, no, idealny. Więc powinniśmy to zmienić. W tym bardzo prostym przypadku zajmiemy się tematem w Blenderze, ale następne przykłady pokażą, jak możemy to zrobić w Quixel Mixer i Substance Painter. Światło pada na ten obiekt pod sporym kątem, więc od razu widać, że naszym głównym celem powinno być wprowadzenie malutkich detali do tego złotego materiału. Wystarczy naprawdę malutka różnorodność, żeby tchnąć zupełnie nowe życie w ten materiał. Co zresztą zaraz zobaczysz. Najpierw spróbuję tutaj wrzucić warstwę nierówności. W tym celu oczywiście przejdę do edytora materiałów i będę musiał podłączyć coś do wejścia Normal. Bo to właśnie tam idą wszelkiego rodzaju nierówności. Jeżeli nie wiesz, o czym ja teraz mówię, to polecam najpierw obejrzeć sobie film o podstawach materiałów. Link w karcie z prawej u góry i w opisie. Po zapoznaniu się z nim powinno być dużo łatwiej zrozumieć, co tu się będzie działo, ale obiecuję, nie będzie to skomplikowane. Podłączając coś do Normal, otrzymamy iluzję nierówności na obiekcie, co będzie jeszcze mocniej podkreślane przez aktualne oświetlenie. Tylko. Co my mamy tam podłączyć? Najlepiej jakąś teksturkę Normal Map, czyli taką fioletowo-różową. Możesz ją zdobyć w wielu miejscach w internecie. Na mojej stronie umieściłem listę najlepszych stron tego typu, więc zajrzyj tam i wybierz coś dla siebie. Jednak czasem może się zdarzyć, że nie znaleźliśmy idealnej normal mapy. Co wtedy? Wtedy możemy podłączyć tutaj zwyczajną czarno-białą teksturę i powiedzieć Blenderowi, żeby interpretował ją jako normal mapę. Ja znalazłem taką teksturę jakiegoś brudu. Według mnie spoko, ale jak podłączę ją do normal, to. Dostajemy raczej dziwny efekt. Dzieje się tak, ponieważ Blender nie wie o co nam chodzi. Podłączamy czarno-białą teksturę do slotu Normal Map, a powinniśmy podłączyć tam Normal Mapę. Dlatego będziemy musieli ją przekonwertować z użyciem noda Bump. Gdy przepuścimy całość przez to, to dostaniemy efekt, o który nam chodzi. Albo prawie o który nam chodzi, bo to jest troszeczkę za mocne jak na moje oko. Zmniejszymy siłę i powinno być w porządku. No i jest już lepiej, jednak to tylko połowa sukcesu, bo możemy dodać jeszcze więcej detali. Pobrałem sobie taką teksturę i będę chciał podłączyć ją do slotu Roughness, tworząc różnicę w odbijaniu światła przez nasz materiał. Jeszcze zmiksuję to z poprzednią teksturą i dopasuję kontrast całości przez Noudy Color Ramp. Na koniec mogę jeszcze zarzucić Noudy Mapping oraz Texture Coordinate, żeby kontrolować rozmiar tych tekstur i gotowe. Bardzo szybko sprawiliśmy, że zwykły płaski materiał zyskał nieco życia. Teraz widać, że ten obiekt był od jakiegoś czasu używany, co sprawia, że widzimy go jako bardziej realistyczny. Ale oczywiście to nie jest jedyny przykład zastosowania tej techniki na obiektach 3D. Ten myk może nam się również przydać przy nieco bardziej skomplikowanych obiektach, jak na przykład ten robot. Wymodelowałem go kiedyś w blenderze i oteksturowałem w Substance Painter. Pewnie może się wydawać, że to mega skomplikowana sprawa, bo jest tu strasznie dużo detali, ale tak naprawdę cały ten proces był dosyć prosty. Weźmy na przykład te sprężyny. Złożone, co nie? No, może minimalnie. Składają się one tylko z dwóch warstw. Pierwsza to standardowy metal, a druga tordza. Nic tu więcej nie wchodzi, i podobnie jest z pozostałymi elementami. Na brzuchu mamy materiał Blue Dark, w którego skład wchodzą zadrapania i kolejne zadrapania na ostrych krawędziach, a na samym dole mamy główny kolor. To naprawdę wszystko, co musiałem tutaj zrobić dla każdego elementu. Niby prosta sprawa, a całość bardzo dużo przy tym zyskuje. Tak prezentuje się robot bez zabrudzeń, a tak z dodanymi zabrudzeniami. Według mnie różnica jest niesamowicie duża, biorąc pod uwagę, jak szybko możemy to osiągnąć. No dobra, ale co, gdy nie robimy realistycznych modeli, a takie bardziej stylizowane? Tutaj również może nam się przydać ta technika. Mamy tutaj taki stylizowany sarkofag, zrobiony w Quixel Mixer. Zastosowałem tutaj dokładnie ten sam myk, co we wcześniejszych przykładach. Wszystko było składane warstwowo, dorzucając sukcesywnie kolejne zabrudzenia, aż dojdę do zadowalającego rezultatu. Ten model jest sporo prostszy niż robot pokazywany przed chwilą, więc może bardziej będzie widać, co tu się dzieje. Ale ogólnie tak prezentuje się obiekt totalnie bez żadnych zabrudzeń. A tak, z dodanymi kilkoma warstwami. Mega różnica, która zdecydowanie zmienia odbiór całego projektu. Dołączając do Patronite możesz zdobyć wszystkie projekty, które tutaj pokazywałem i przyjrzeć się temu, jak dokładnie są zbudowane, ale myślę, że nawet bez tego widać, jak duże znaczenie mają te malutkie zabrudzenia na powierzchni naszych obiektów. Niby takie nic, a jednak potrafi kompletnie odmienić model i w dodatku działa w dosłownie każdym programie.